Marta Szymik, witam w pierwszym odcinku naszego nowego programu. To podsumowanie tego, co działo się w sierpniu w gminach naszego powiatu, zarówno pod względem inwestycji, jak i imprez. Nie zabraknie również zaproszeń oraz komunikatów samorządowych. W tym odcinku dowiemy się, co słychać w Skoczowie, Strumieniu, Dębowcu oraz Chybiu. Proszę Państwa, w okresie wakacyjnym skupiliśmy się głównie na drogach i na oświacie, na szkołach i przedszkolach. Jeżeli chodzi o drogi, nowy system sprawdza się. Wykonaliśmy w sumie nakładki na kwotę około 1,5 miliona złotych. W 5 sołectwach można oglądać efekty. Bardzo dobrze ten system zadziałał i myślę, że w kolejnych latach wszyscy się przekonali, że będzie realizowany. Jeżeli chodzi o oświatę, progres, 550 tysięcy wydane w tym roku na remonty. Wszystkie placówki oświatowe, zarówno szkoły, jak i przedszkola, są doskonale przygotowane do nowego roku szkolnego. Myślę, że dzieciaki będą zadowolone. Przy okazji za szkołą w Ochabach oddane nowe boisko, które będzie służyło dzieciakom, super nowoczesne, 1 200 000, połowa dofinansowanie przez budżet państwa. Proszę Państwa, bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić na 14 września rowerem po Kaplicówce. Są to 7 zawody. Serdecznie zapraszam do zapisywania się. Te zawody mają już swoją tradycję. I chciałbym tutaj z tego miejsca pozdrowić serdecznie panią Monikę Sawczuk, młodą dziewczynę, która dostała się do kadry narodowej juniorek młodszych z Akademii Sparta. Jesteśmy dumni z takich młodych sportowców z Skoczowa. Za nami ekologiczny jarmark transgraniczny, organizowany jak co roku u nas w Chybiu, na którym wystawiają się nasi wystawcy. Promujemy zdrową żywność, zdrowy ekologiczny tryb życia. Po raz pierwszy w tym roku wystawiliśmy namiot zdrowia, w którym można było przeprowadzić szereg badań, jak również była ciuchcia zdrowia dla najmłodszych. W tym roku pojawili się również wystawcy z ekologicznymi kotłami z uwagi na uczestniczenie gminy w programie ograniczenia niskiej emisji. W ostatnim czasie oddaliśmy do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy zespole szkolno-przedszkolnym w Zaborzu. Jest to sala pełnowymiarowa, która od 1 września służy naszym uczniom w tej placówce szkolnej. Sala dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50%, koszt inwestycji ponad 3 300 000 zł. Bardzo się cieszę, że dożynki jak co roku pokazały, jak mieszkańcy gminy Strumień potrafią się zmobilizować i wspomóc organizację tego wydarzenia. Bardzo serdecznie chciałam tutaj podziękować przede wszystkim gospodarzom dożynek i osobom, które miały czas i serce w to, żeby wesprzeć organizację tego wydarzenia. To jest takie wyjątkowe święto, gdzie każda miejscowość przygotowywuje się do tego wydarzenia i tutaj mieliśmy okazję w trakcie korowodu dożynkowego zobaczyć bogactwo, zaangażowanie i ogromną pasję mieszkańców mojej gminy. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję również gościom, którzy mieli czas i chcieli tutaj w tym wydarzeniu uczestniczyć i razem z nami świętować ten dostojny dzień. Zapraszam serdecznie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu, ale przede wszystkim do nowej przestrzeni, która powstała, mianowicie bawialni dla dzieci. Moi drodzy, bardzo często się zdarzało, że wiele osób chciało skorzystać z oferty Ośrodka Kultury, ale mówili młodzi rodzice, że nie mają z kim zostawić dzieci. W tym momencie mamy dla Was stworzoną nową przestrzeń, bawialnię. Będziecie mogli korzystać tutaj z koncertów, różnych wydarzeń przygotowanych, a w tym czasie dzieci będą bezpiecznie spędzać czas właśnie w bawialni. Zapraszam serdecznie do Strumienia, do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Skorzystajcie z naszej oferty. Jak co roku przez okres wakacji były wykonywane remonty na terenie naszej gminy w szkołach i przedszkolach. Największym takim przedsięwzięciem to jest budowa wielofunkcyjnego boiska w Pruchnej, ale również został wykonany kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zabłociu, jak i również tutaj w Strumieniu została wyremontowana pracownia komputerowa z doposażeniem w nowy zakupiony sprzęt komputerowy. Remonty również były wykonane w szkole w Bąkowie, jak i w przedszkolu w Zbytkowie i we wszystkich przedszkolach na terenie gminy Strumień. Ten czas był takim bardzo czasem intensywnym, związany z przygotowaniem do nowego roku szkolnego. Największą inwestycją, którą wykonywaliśmy w tym roku budżetowym, a zarazem w sierpniu, była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Przede wszystkim zostało termomodernizowane gimnazjum i szkoła podstawowa, przedszkole publiczne w Iskrzyczynie oraz budynek socjalny w Simoradzu.
Zostały wymienione również w tych budynkach instalacje internetowe, w przedszkolu i Skrzyczynie również instalacja elektryczna, praktycznie generalny remont. Całość opiewała na kwotę 3 milionów złotych. Środki były pozyskiwane z tak zwanych ZRIT-ów. W poprzednim miesiącu odbyła się tutaj w centrum Dębowca przy tężni solankowej impreza. Nazywała się Święto Ziemniaka. Była to pierwsza impreza w tym stylu. Mieliśmy tu wspaniałych gości, Remigiusza Rączkę, pana Józefa Michałka, którzy przygotowywali różne ciekawe potrawy z ziemniaków. Mnóstwo ludzi odwiedziło nas tutaj, bardzo się z tego cieszymy. Przy okazji przygrywała nam też kapela góralska ze Szczyrku. To oczywiście było podsumowanie sierpnia. Jak widać, w naszym powiecie sporo się dzieje. Z kolejną dawką tego typu informacji, zarówno o inwestycjach, jak i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, wracamy już za miesiąc. Do zobaczenia.